Czy istnieje możliwość przewidzenia ryzyka zaistnienia rozwodu na podstawie obserwacji sposobu, w jaki komunikują się partnerzy? Okazuje się, że tak. Grupa naukowców przeprowadziła badania setek par, z których jasno wynikało, że ryzyko rozwodu jest tym większe, im więcej w codziennych rozmowach partnerów było sarkazmu, docinek, oczekiwań i krytyki. Ta prawidłowość działa nie tylko w związkach, ale także w pracy, przyjaźni i rodzinie. Pomyśl, jak czułbyś się w pracy, w której szef krytykowałby cię na każdym kroku? Albo jak czułbyś się z przyjacielem, który na każdym kroku wytykałby ci twoje błędy, nawet jeśli robiłby to z pozorną troską? A jako dziecko, jak czułbyś się, gdyby rodzice wymagali od ciebie doskonałości i na wieść, że przyniosłeś ze sprawdzianu czwórkę, pytaliby karcąco, a czemu nie piątka? Jeśli więc wymagasz od ludzi więcej niż są w stanie dać, oczekujesz, że będą robili doskonale to, o co ich prosisz, skąpisz im dobrego słowa, przyłapujesz ich na wszystkim, co robią źle i natychmiast mówisz im o tym, co ci się w nich nie podoba. Przyjmujesz, że ludzie mają złe intencje i nie robią dokładnie tego, o co ich prosisz, ponieważ są leniwi, uparci, niedbali. Jeśli tak jest, to znasz idealny przepis na to, aby ludzie czuli się w twoim towarzystwie niedocenieni i nieszczęśliwi. Większość z nas wie, że takie zachowanie to kiepski sposób na budowanie dobrych relacji. W takim razie dlaczego to sobie nawzajem robimy? Po pierwsze dlatego, że tak zostaliśmy wychowani. Skupienie się na tym, co druga osoba robi źle i codzienne krytykowanie to w wielu rodzinach chleb powszedni. Na tym przecież według wielu rodziców i nauczycieli polega wychowywanie dzieci. Po drugie, dlatego że często dokładnie w ten sam sposób traktujemy siebie. Jak pokazują badania, Polki są jednymi z najbardziej samokrytycznych kobiet na świecie. Krytyka, którą ciągle słyszymy we własnej głowie, wchodzi nam w nawyk i w taki sam sposób zaczynamy też podchodzić do innych. Nie chcemy być przecież jedynymi zasługującymi na krytykę, więc doszukujemy się negatywnych cech u ludzi. Po trzecie, przecież nikt nas nie chwali, więc dlaczego my mamy być mili za darmo? Jeszcze sobie pomyślą, że są tacy rewelacyjni, a my gorsi od nich. Do tego przecież nie możemy dopuścić. Wszyscy muszą być porówno beznadziejni. Po czwarte, wydaje nam się, że jeśli nie będziemy od naszych bliskich czy współpracowników wymagać, oczekiwać i przypominać im o naszych wymaganiach, to nic z tego, na czym nam zależy, się nie zadzieje. Tak jednak nie jest. Ludzie dają z siebie zdecydowanie więcej, kiedy nie są krytykowani, ale doceniani. Zastanów się, jeśli szef pochwali cię, że napisałeś rewelacyjny raport i nikt nie robi tak tego świetnie jak ty, to jak ci się wydaje? Kolejny raport zechcesz napisać dużo gorzej, czy jeszcze lepiej niż ten, który właśnie mu oddałeś? Podobnie jeśli chodzi o komplementowanie, tak? Jeśli twój partner powie ci, że pięknie wyglądasz, to kolejnym razem chcesz wyglądać gorzej, czy jeszcze lepiej? Więc ludzie, którzy są doceniani, czują się kochani, ważni, bezpieczni i zdecydowanie lepiej się czują. Na codzienne komplementowanie, na codzienne docenianie zasługuje nie tylko twój współmałżonek, partner, dziecko, rodzic, szef, sąsiadka, przyjaciółka, ale również ty sam. Jak to zrobić? W jaki sposób nabrać tej umiejętności doceniania siebie i innych? Zapraszam cię do zrobienia codziennego treningu, który ułatwi ci zdecydowanie tę umiejętność. Krok pierwszy. 3 razy dziennie znajdź okazję ku temu, aby szczerze docenić ludzi w swoim otoczeniu. Zacznij przyłapywać ludzi na tym, co robią dobrze. Kiedy zaczniesz się temu przyglądać, będziesz zdumiony, jak wiele rzeczy im wychodzi i jakie postępy robią. Twoje dziecko od razu pozmywało naczynia, partner zrobił świetne zakupy, sąsiadka dała ci rewelacyjny przepis, a szef dał ci zadanie, które lubisz. Krok drugi. Ćwicz się w codziennym wyrażaniu potrzeb, a nie ocen. Najczęściej krytyka to nic innego jak wyraz naszej niespełnionej potrzeby. Bo przecież ludzie mają zdolności czytania w myślach i powinni się domyślić, że właśnie chcemy być przytuleni, docenieni i zauważani. Dlatego za każdym razem, kiedy znajdziecie ochota, aby kogoś skrytykować, zatrzymaj się na chwilę i zamiast wypowiadać na głos karcące słowa, zapytaj siebie, czego tak naprawdę potrzebujesz od tej osoby.
Kiedy to sobie uświadomisz, powiedz jej o swojej potrzebie bez oceniania jej zachowania. Przykładowo, zamiast oceniać współlokatora, że jest brudasem, bo nie pozmywał naczyń, powiedz mu o swojej potrzebie porządku, o tym, że nie lubisz sprzątać po kimś z lewu, zanim przygotujesz sobie posiłek. Krok trzeci. Codziennie wieczorem podziękuj sobie za 2-3 rzeczy, które tego dnia zrobiłeś. Zauważ swoje postępy, zmiany, to, że lepiej panowałeś nad swoimi emocjami, że byłeś bardziej życzliwy dla innych. Doceniaj siebie, a zobaczysz, że Twoja motywacja do zmian będzie większa, a Ty sam mniej zgorzkniały. Powodów do zadowolenia możesz mieć wiele. Nie wybuchłeś złością w danej sytuacji, byłeś milszy dla swojego partnera, napisałeś świetny raport, nie odłożyłeś jakiejś sprawy na później, mimo że chciałeś, przeczytałeś rozdział książki i udało Ci się zjeść większą porcję warzyw niż zwykle. Jeśli natomiast chcesz docenić moją pracę, zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału, a także udostępniania tego filmu na przykład na Facebooku. Zapraszam Cię również do skorzystania z zupełnie bezpłatnego mini kursu efektywnej nauki, który znajdziesz na mojej stronie internetowej dorotafilipiuk.pl w zakładce produkty. Jestem przekonana, że ta wiedza w znacznym stopniu ułatwi Ci życie. Do zobaczenia wkrótce.